Witam, nazywam się Tomasz Filipiak i jestem studentem czwartego roku elektrotechniki na Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. I jeszcze nie są to wszystkie kierunki, które się znajdują w tym wydziale, jednak nie są uwzględnione w nazwie. Więc jak to się wszystko zaczęło? Byłem sobie w gimnazjum i zawsze lubiłem się uczyć i sprawiało mi to dużo frajdy, ale tak stwierdziłem, że nie wiem, może pójdę do technikum, zdobędę szybko zawód jakiś pewny, pójdę do pracy, jakoś ogarnę życie. Jednak w trzeciej gimnazjum namówiono mnie do udziału w konkursie z fizyki. Zacząłem się uczyć i dostrzegłem, że w sumie niedużym nakładem pracy można bardzo dużo osiągnąć, więc czemu by tego nie pociągnąć, czemu by nie pójść dalej, czemu nie wybrać właśnie liceum. Więc poszedłem do liceum na profil matematyczno-fizyczny, pouczyłem się 3 lata i nastał czas matur. No i jak to wyglądało z maturą? No to wszyscy tak, matematyczno-fizyczno, to pewnie dużo siedział nad matematyką, fizyką. Otóż nie. Ja zawsze się bałem polskiego i nie czułem się jakoś bardzo pewnie w tym, więc dużo czasu poświęciłem na to, bardzo dużo czytałem wierszy, analiz, dużo się kształciłem w tym względzie. No i rzeczywiście zdałem wszystkie matury, matematyką się nie przejmowałem, ruszyłem do przodu. I teraz rekrutacja. Jak wygląda rekrutacja na AGH? Jak rekrutujemy się na AGH, to ważne są dwie rozszerzone matury. Zazwyczaj jest to jakaś tam matematyka i coś sobie tam dobieramy. Matematyka, fizyka, informatyka w zależności od kierunku i do tego język rozszerzony. Więc oczywiście rozszerzony angielski, ogarnięte. Jaki rozszerzony przedmiot? No ja wybrałem matematykę i tu jest taka uwaga, że jak wiecie, że chcecie iść na AGH i jaki jest ten system rekrutacji, no po prostu uproście sobie sprawę, nie próbujcie zrobić kilka przedmiotów rozszerzonych naraz. Jeśli chcecie się rekrutować z matematyki albo z fizyki, skupcie się na tym, bo mam wielu znajomych, którzy stwierdzili, że no dobre, dam radę, jestem dobry, sobie zrobię matematykę, fizykę, chemię, WOS, historię. I tak wziął taką kupę tego wszystkiego, on tak na to spojrzał, zaczął się przygotowywać, jednak nastał ten czas matur i okazało się, no cóż, to się jakoś tak, zamiast jednego dobrego wyniku pojawiać się kilka średnich wyników, a jednak nie to się liczy, liczy się to, żeby mieć jeden dobry i z nim wejść na ten kierunek. No to okej, wchodzimy na kierunek, jakim jest elektrotechnika. Czym się charakteryzuje ten kierunek? No to elektrotechnika związana z prądem, już mamy jakiś tam zarys. Po kolei jak wyglądają przedmioty? No zaczynamy pierwszy, drugi rok, tak spokojnie. Rok jest podzielony na dwie grupy. Te grupy, jeszcze najmniejsze grupy, jakieś tam laboratoryjne, audytoryjne. Uczymy się, zaczynamy od takiej teorii, czyli właśnie analiza, algebra, równania różniczkowe, tam fizyka, jakoś to prosto brniemy i coraz więcej nam dochodzi przedmiotów typowo związanych z elektrotechniką. Teoria obwodów, jakaś tam inżyniera materiałowa taka dla elektrotechników i tak dalej. Mijam te 2 lata, spoko i pojawia się wybór bloku. Co jest istotne i co jest jakby, gdy się porozmawiam na przykład z automatykami z AGH, no to się dowiesz, że no mamy wybór jakichś tam modułów, mamy 2 moduły i one tak naprawdę różnią się tylko nazwą. No to na AGH tak nie ma. Na AGH, na elektrotechnice mamy wybór 3 modułów, jakby elektroenergetyka, napędy i energoelektronika i trzeci to jest, jak to nazwać, jakby inteligentne systemy budynków, smart grid, coś tego typu. No i jak to wygląda? No to jak słyszeliście kiedyś, jak jakiś kierowca tira mówi, że codziennie rano musi pracować, wstawać wcześniej, żeby wam przywieźć świeże bułeczki i wędlinę, no to elektrotechnicy z modułu A to są tacy ludzie, którzy dzięki którym możecie zapalić światło, zaparzyć sobie kawę, i związać wiele innych, włączyć komputer i wiele innych rzeczy, ze względu na to, że oni zajmują się typowo sieciami. Jesteś człowiekiem, który buduje sieci, dba ich kondycję, dba ich zabezpieczenia, buduje cały osprzęt, czyli transformatory, jakieś układy zabezpieczeń, układy pomiarowe. To są tacy ludzie, którzy dbają o to, żeby nam społeczeństwu żyło się dobrze. Teraz przeskoczę tak do modułu C. Moduł C to właśnie inteligentne systemy jakichś budynków. No to mamy sobie ludzi, którzy programują jakieś tam układy PLC, FPGA, mikrokontrolery, zajmują się automatyzacją różnych rzeczy w domu, typu wstajesz rano, odpalasz smartfona, klikasz, zasłaniasz sobie żaluzje,
otwierasz coś, zaparzasz kawę. Zajmujesz się też oświetleniem, bo na przykład słyszeliście o efekcie stroboskopowym na pewno. No to wiecie, że jak mamy jakiś element, który się porusza, a w tą samą częstotliwością, powiedzmy, miga światło, no to ono się nam wydaje elementem nieruchomym. No i wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś tego tak całkiem nie przemyślał w żaden sposób i stworzył na przykład na hali produkcyjnej światło maszyny poruszające się z taką samą częstotliwością. Więc widzisz, coś się nie porusza, ale coś buczy, myślisz sobie, no co jest, podchodzisz, gdzieś tam, nie wiem, dotkniesz, zrobisz sobie krzywdę, po co to? Więc jakby oni się zajmują bezpieczeństwem, ułatwianiem nam życia. No i ostatni moduł B. Ja tak zostawiam to na koniec, że ja tam studiuję. Więc czym się zajmuje moduł B? Moduł B to jest napęd i energoelektronika. Czyli jak wyobrażacie sobie elektronikę jako, nie wiem, siedzenie, lutowanie jakichś takich niezwykle małych elementów, no to jest jakby jedna gałąź. Możemy też zająć się w tym w inny sposób, czyli bierzemy sobie jakiś układ, który ma prąd zamiast 1 ampera, na przykład 1000 amperów, elementy są wielkości pięści, gdzieś tam to jest wkręcone na kluczach, nielutowane. Więc zajmujemy się typowo jakimiś układami przemysłowymi. Czyli zajmujesz się na przykład układami wyciągowymi, dużymi maszynami, które mają takimi standardowymi, jak silniki synchroniczne, asynchroniczne, takimi już starszymi modelami, ale zajmujemy się też o wiele nowszymi maszynami, na przykład samochodami elektrycznymi zajmujemy się także, jakby ładowarkami do nich, tym, jak to wszystko działa, jak to jest wszystko złożone. Potem następuje drugi stopień, jest bardzo spokojnie. Na drugim stopniu jest do wyboru już chyba 5 albo 6 różnych rzeczy, czyli bez względu na to, co wybraliście sobie na początku, możecie sobie wybrać na drugim stopniu coś, co już was bardziej interesuje, czyli na przykład poszliście w elektronikę, ale stwierdziliście, nie tędy droga, to jednak wracam do sieci, więc spokojnie na drugim stopniu macie jeszcze szansę powrócić do tego, rozwinąć wiedzę i ruszyć w tym kierunku. Ludzie. Jak to jest z ludźmi, z czasem na tym kierunku? Jakoś, jeśli chodzi o czas, no to dużo zależy od twojego podejścia. No, jeśli jesteś człowiekiem, który pójdzie na wykład, ogarnie to szybko, będzie systematycznie pracował, okaże się, że w sumie bardzo mało czasu poświęcisz na ten kierunek, a wszystko będziesz umiał, wszystko będziesz miał zrobione, bardzo dużo czasu zostanie ci, byś mógł sobie, nie wiem, działać dodatkowo w jakimś kole naukowym, gdzieś się rozwijać, coś robić ciekawego. Jeśli chodzi o ludzi, siedzi o tak studentów. Elektrotechnika jest takim specyficznym kierunkiem. Jakby on jest, jako że potrzebujemy dużo elektrotechników, to też dużo osób powinno pójść na ten kierunek, więc jest przygotowane powiedzmy 120 miejsc. No cóż, ale nie wszyscy od razu tam pójdą. Czyli na przykład część osób od razu stwierdzi, dobra, elektrotechnika, idzie na elektrotechnikę, ale jest też, mamy dużo osób, które na przykład, nie wiem, elektrotechnika była drugim wyborem. Albo gdzieś w trzeciej rekrutacji się dostali. Więc z jednej strony mamy ludzi, którzy są bardzo zaangażowani, zaciekawieni tematem i równo sobie działacie, a są też ludzie, którzy tak przychodzą i mówią spokojnie, ja się w pracy wszystkiego nauczę, będzie dobrze. To się pytasz w takim razie, no to nie wiem, może pójdziesz do pracy? Nie, bo jednak papier jest potrzebny, więc zamyka się jakieś takie błędne koło ich myślenia. No cóż. Jeśli chodzi o elektrotechnikę, drugi wybór. Ja osobiście sam, jakby nie wybrałem elektrotechnika, jako mój pierwszy wybór. Moim pierwszym wyborem była automatyka i robotyka, jednak brakło mi kilku punktów i dopiero wtedy jakby zacząłem się interesować tym tematem, poszedł swoją wiedzę, interesować się tam, już powoli kończyć. Dzięki. Więc dopiero jakby zainteresowałem się tematem. Jeśli chodzi o wykładowców, są ludzie starzy, młodzi, ambitni, mniej ambitni, ludzie, którzy są w stanie się zainteresować o 8 rano w poniedziałek, są ludzie, którzy potrafią cię uśpić w środku dnia. Na szczęście ta kadra na naszym wydziale cały czas się jakby sortuje, jest coraz więcej młodych doktorantów, starzy ludzie już odchodzą, tworzymy nowe laboratoria, więc jakby cały czas staram się nadążać za trendami też w technice, żeby wszystko było jak najlepiej, żeby jak najłatwiej było znaleźć pracę. A jeśli chodzi o pracę, to też jest bardzo przyjemnie, jako że ogarniacie elektronikę, programowanie, podstawy automatyki, więc nie jest dla was problemem wybrać sobie to, co chcecie robić. Czyli, nie wiem, ktoś chce być elektronikiem, zajmować się samochodami elektrycznymi, jest API w Krakowie, idziecie tam bez problemu, macie wiedzę, żeby się tam dostać. Interesują was sieci,
idziecie, nie wiem, do dystrybutora energii Tauron, wszystko jest ogarnięte. Więc jest to kierunek o bardzo szerokim spektrum jakby możliwości. Wszystko zależy od was, od tego, ile włożycie w to pracy, chęci, jak będzie wam, co będzie się wam tak naprawdę podobało, to będziecie w życiu robić. Dziękuję.